jakie wiążą się z partnerstwem publiczno-prywatnym jako nową formą realizacji inwestycji. Dzisiaj była tutaj już mowa o potrzebie restaurowania, odnawiania, rewitalizacji różnych obszarów. No i gdzieś tam w kontekście, w tym drugim tle, który dzisiaj nie było akcentowane, pytanie jest o pieniążki. Skąd wziąć pieniążki, aby zrealizować te plany odnowienia, odtworzenia czy odpowiedniego jakościowo utrzymania obiektów zabytkowych? No, tu zostawiłem przykładowe dwa zdjęcia. Pytanie, w jakim stanie chcielibyśmy mieć polskie zabytki? Odpowiedź jest oczywiście tutaj prosta, jest to pytanie, na które wszyscy znamy odpowiedź. Natomiast jak poszukać te środki? Celem mojego wystąpienia jest zaprezentowanie możliwości form finansowania inwestycji publicznych z uwzględnieniem kosztów pozyskania inwestycji. No jednak wszyscy zwracamy uwagę, ile to nas będzie kosztować, szczególnie, że wkładane